Przed nami kolejne rozmowy branżowe, a więc seria stricte edukacyjno, informacyjna, seria w której zapraszamy różne teamy, różne projekty po to, żebyś ty drogi widzu mógł poznać projekt, poznać. Produkty, zainteresować się tym, co dany projekt buduje i oczywiście wyrobić sobie swoją opinię na temat projektu, jego wartości. W tym materiale nie znajdziesz porad inwestycyjnych, nie znajdziesz porad dotyczących inwestowania. Jest to materiał informacyjno-edukacyjny. Zapraszam. Dzień dobry, dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie. Kolejne rozmowy branżowe. Dziś aktualizacja do C4. Moim gościem jest Greg Sikora. Cześć Greg, witam serdecznie. Cześć Macku, cieszę się, że cię widzę. Bardzo ważny materiał, słuchajcie, bo y, jesteśmy w mega ważnym okresie dla projektu C4. Przed nami IDO, y, przed nami listing, więc y, pamiętam jak zaczynaliśmy pracować. Y, Gdzieś tam prawie już dwa lata temu, jakbyśmy to wszystko zliczyli, i tak naprawdę projekt przeszedł pewną drogę. Widzieliśmy się na żywo, byliśmy razem na wielu konferencjach, siedzieliśmy razem w Tesli. Wiem, że nie wszyscy mieli okazję, więc tak naprawdę ten kawał czasu upłynął i pewne rzeczy zostały dowiezione, bo listing tokemu IDO to jest zamknięcie, zamknięcie pewnego etapu. Pierwsze moje pytanie, Greg, Macie ogłoszone trzy, trzy platformy, jeżeli chodzi o IDO. Z tego co widzę, zostało to dość dobrze dograne, dlatego że dzisiaj oczywiście o 20.00 lecimy z IDO na Dex to jest nasz polski kawał tortu, więc również instrukcje na koniec tego materiału, w jaki sposób tu partycypować w tym IDO, będziecie mieli. Mamy też finceptora i mamy engine startera, więc tutaj kierunek taki azjatycki, poza, poza europejski. No i oczywiście pierwsze pytanie: czy wszystko jest już dograne pod zbiór? Czy wszystko jest przygotowane? Tak, jest ograne. W ogóle dzięki za, za zaproszenie, Maćku. Tutaj podsumowałeś tak naprawdę to, to do tej, do tej, co do tej pory zrobiliśmy. Wiesz, te wszystkie rozmowy, które odbyliśmy, więc to, to naprawdę dużo czasu płynęło. W ogóle tak, przepraszam za, za te warunki, w jakich jestem, bo dzisiaj jestem w Berlinie. Jesteśmy tutaj na evencie w ramach Berlin Blockchain Week i yy, byliśmy wczoraj na takim fajnym evencie. Za chwilę opowiem w ogóle, co tam się wydarzyło, ale wracając do Twojego oryginalnego pytania, tak, jesteśmy gotowi. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy, jak dzwoniliśmy do ciebie z Nomen nom, nom, <prac benevolent> no, 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 no. że Sesli, że, uda, że udało nam się dogadać z chłopakami ze Sparty. Byliśmy naprawdę mega zadowoleni. W ogóle tutaj podziękowania wielkie dla ekipy ze Sparty, która daje nam naprawdę bardzo, bardzo, dobre, bardzo dużo wsparcia, ale udało nam się tak naprawdę zrobić fajny biznes development i mamy Engine Startera, który jest bardzo mocną pozycją na rynku azjatyckim. Finceptor to jest ekspozycja na rynek turecki. Mamy bardzo dużo walidatorów z Turcji, to jest bardzo mocny rynek i jesteśmy bardzo moc podekscytowani. Nie ukrywam, że mieliśmy wiel... Trzech, cztery tak naprawdę latchpady, które jeszcze do nas się dobijały, łącznie z największymi, a zdecydowaliśmy się na, na pójście z tymi, których który wybraliśmy, który, bo uważamy, że to jest najlepszy setup dla naszego projektu. No właśnie, ale tak też nie wiem, czy masz takie wrażenie, ale ta y, wspólna przygoda, też budowanie projektu, y, robienie tych materiałów pokazuje, jak rynek krypto się zmienia, jaki jest dynamiczny. Startowaliśmy tak naprawdę gdzieś tam, tak jak mówię, około dwóch lat temu Potem przyszło RWA, potem przyszedł DEPIN To też pokazuje, jak zmieniają się trendy i narracje Też Seafory jest takim przykładem, że budujesz pewien produkt dostarczasz pełną wartość na rynek i tak naprawdę okazuje się, że wpisujesz się w jakiś trend, który potem zostaje, zostaje nazwany, więc, więc te, też ta nasza przygoda z Seafory pokazuje właśnie tą dynamiczność tego rynku i tak naprawdę jak to wszystko szybko się zmienia, że przez rok czasu może wydarzyć na rynku krypto się bardzo, bardzo, bardzo dużo. Jak Ty generalnie oceniasz obecnie miejsce, w którym jest rynek? No bo oczywiście zaczęło się trochę zielenić i mamy tutaj też już praktycznie niektórzy mówią, że w 90% dograne spot ETF na eterze że mamy dość, dość dobre nastroje jak oceniasz generalnie miejsce, w którym jest rynek i jak też patrzysz na te trendy i jak zmieniało się postrzeganie c właśnie w tym okresie ostatniego roku mhm. tak, czyli jeżeli chodzi o rynek, oczywiście to jest moja opinia, ja tutaj y nie traktujcie moich słów jako jakieś tam porady inwestycyjne, bo nie mam kompetencji i, i, i się na tym nie znam. Nie jesteśmy doradcami. Tak, dokładnie, ale z kolei no, ja patrzę z perspektywy projektu y, naszego zaangażowania i, i gdzie największy fokus powinniśmy zrobić. Dla mnie, my jesteśmy po prostu, w tak, taki, to jest taki oddech przed kolejnym. Dużym, dużym krokiem milowym i czy, czy ten krok w tym momencie nastąpi, czyli ETF-y dadzą tego, tego paliwa, no tak zobaczcie co się, wydarzy, co się wydarzyło, że tak naprawdę taki rumor gdzieś tam na Bloombergu coś się pojawiło o ETF-ach i tu już Ethereum 2,800 chyba nawet tam było w pewnym, przepraszam 3,800 tak, chyba w pewnym momencie tak. było więc tak naprawdę to, to tutaj widać, że rynek po prostu czeka na to co się wydarzy a jeżeli to nie będzie ten moment, no to, no to, to, to wybory w Stanach to jest taki kolejny zapalnik. No. Ja się bardzo cieszę, bo ja, ja byłem przerażony osobiście tym, co się działo po, po bitcoinowych ETF-ach, że ten rynek oszalał dosłownie po prostu. To było wszystko za szybko, za wcześnie i ja po prostu. Tak jakby no straciłem trochę tak, tak, taką pewność, czy rzeczywiście my do, do, ta, ba, znaczy ta hossa będzie um, tak bar, rozciągnięta w czasie. Teraz jest, że tak powiem, legit, jest OK. Tak, tak mhm. powinno być. No po prostu historycznie po, po, po Halwingu to był taki rynek, taki po prostu nie wiadomo jaki. Ja się, ja osobiście się nie boję. Wiadomo, wszystko może się wydarzyć, ale tak naprawdę jestem, bardzo, jestem, jestem bardziej bólisz. A jak Maciek jeżeli... tutaj właśnie te, to co tak naprawdę nastąpiło jeżeli chodzi o zmianę trendów, bo tak jak mówię, startowaliśmy z jakiegoś poziomu, nagle okazuje się, jest RWA ok, budujemy narrację potem jest Depin i nagle okazuje się, że c jest w tej grupie z największymi i z najbardziej gorącym trendem najprawdopodobniej w tej hossie i cała ta narracja też jest duża bo mamy tam naprawdę mocnych graczy Tak, to mi pokazuje jedną rzecz, Maciek, bo Pamiętasz te nasze pierwsze dyskusje i zresztą tam było takich sporo takich różnych komentarzy, że energetyka nie, bo to rynek regulowany i tak dalej. A my po prostu robimy swoje, bo my wiemy, wierzymy w to, że, że robimy coś naprawdę wartościowego i coś, co, ma, co jest przyszłością. I wiadomo, ta droga nie będzie prosta. To nie jest tak, że, że po prostu tak jak z Bitcoinem, że dzisiaj wiemy, co będzie za, za, za rok, za dwa, za pięć, za pięć lat, ale kierunek jest obrany i robimy swoje i zobacz, co się wydarzyło. Tak naprawdę my realizując projekt w, wpisaliśmy się w narrację DEPIN, RWA. Ten AI jest bardzo mocno zahaczony. Za chwilę też powiem właśnie, co fajnego zrobiliśmy już w ramach, w ramach e, e, AI-a. E, no po prostu no, cieszę się, że, że to się tak wszystko poskładało, że jesteśmy just in time, w dobrym miejscu i y, po prostu zamykamy, odhaczamy kolejny etap bardzo ważny w projekcie, czyli start listing projektu. Dzięki temu my będziemy mogli też wykorzystać potencjał naszy, naszego e, tokenu e, w, w naszych produktach, e, no bo do tej pory no, to po prostu nie, nie dało się bo, e, wielu rzeczy zrobić. I yy, iść dalej no, mamy, mamy bardzo dużo planów i, i pomysłów, yy, i chcemy po prostu je realizować. No właśnie, to wydaje mi się, że oczywiście samo IDO i sam listing przypomnijmy TG 3 czerwca, rozumiem, że data tak. potwierdzona, to jest taki okres, kiedy tak naprawdę yy, projekt zamyka pewien ważny rozdział, i często jest tak, że później yy, mało się dzieje. Co tak naprawdę nastąpi dalej? Na czym będziecie skupieni po samym listingu? Jakie też możliwości będą mieli, miały osoby, które będą miały wasz token? Czy, czy pojawi się jakiś indywidualny staking? Czy dalej to będzie dorzucanie do wali, walidatorów? No, bo to jest, to jest mega ważne, żeby ja nie mówię, żeby sztucznie grzać emocje, tylko co ta, ta, takiego ważnego nastąpi już właśnie po tym etapie, czyli, czyli po, po samym listingu? Nad czym będziecie tutaj najbardziej prac, pracować? Mhm. Tak, no czy to jest, to jest rzeczywiście ważne to, co powiedziałeś, że my dużo uwagi, zresztą każdy projekt, no bo po prostu ja robiąc, przygotowując projekt do listingu, wiem ile to jest pracy, energii, stresu, nerwów, więc co to, to tak naprawdę, każdy projekt musi po prostu to przejść. Po listingu, tutaj, tutaj od razu taką alfę dla swojej społeczności, mamy bardzo fajną kampanię, która pozwoli na. Za, za stejkowanie tokenów na dłuższy okres czasu dzięki, z, większo, z większą nagrodą, która też będzie kwalifikowała się pod Loyalty Dropa, bo my mamy takie, takie, takie szczęście, że. że szczęście, no, to też jest tak jakby nasz pomysł, w jaki sposób chcieliśmy ro, wykorzystać pulę airdropu, AirDropa. Nie, nie zrzuciliśmy wszystkiego na rynek od razu, mhm. tylko po prostu daw, dawkujemy i wynagradzamy społeczność, która jest z nami, która chce, chce używać naszych, naszych rozwiązań I duża część tokenów jeszcze czeka na rozdystrybuowanie. One będą w naszym treżery i to podobnie jak, jak ekipa z GameSwift'a chcemy budować nasze treżery i w przyszłości inne projekty, które będą się budować na naszym projekcie, bo przypomnijmy, jesteśmy layer 1.com w kosmosie w którym my budujemy moduły, które pozwalają innym projektom, w szczególności depinowym, uruchamiać się w łatwy sposób i, i będziemy zapraszać inne projekty do naszego ekosystemu i one też będą się dorzucać do, nas, do naszego treżery. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to, my chcemy płynnie przejść do kolejnego etapu chargery, czyli EV charging. E, token e, reward e, znaczy, znaczy wynagradzanie za udostępnienie usługi ładowania i tutaj po prostu chcemy kolejne etapy zamykać, bo to jest produkt, na którym, na, na którym chcemy się skupiać i go e, dalej, dalej rozwijać i prze, e, tak naprawdę jesteśmy na, za, na etapie zakończenia testów e, e, musieliśmy pewne aktywności wstrzymać ze względu na listing i po listingu wracamy do, 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 do tematu jeżeli chodzi o listing, e, oczywiście czekamy na nazwę e, giełdy, e, natomiast e, liczę, że to będzie giełda minimum ten tier pierwszy albo drugi. Mam nadzieję, że, że tutaj e, nie będzie to jakiś mały gracz, a e, z tej wyższej półki. Nie, no nie, 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 za, nie, nie zawiedziemy e, Was. E, my tak naprawdę z, podchodząc do listingu też e, z, podeszliśmy w ten sposób, że ty, wiesz. Te, to w jaki sposób rynek się zmienia, to, 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 to co my widzimy na Twitterze, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że giełdy bardzo agresywnie podchodzą, jeżeli chodzi o koszta listingu. I po prostu musieliśmy tutaj zbalansować, więc my robimy setup taki, że mamy dwa DEX, jeden CEX, odpalamy to równocześnie tak, żeby po prostu społeczność, która albo będzie miała dystrybucję na naszym chainie natywnie, czyli ci, którzy byli w private sale w seed sale'u, lub na Bajna Smart Chain, bo to też jest, o może od razu bym wytłumaczył, jaki jest setup, żeby, żeby łatwiej zrozumieć, jak my to chcemy zrobić, bo c jest, jest natywnym, znaczy layer jedynką w kosmosie. Jesteśmy zintegrowani z Accelarem, który, którą wykorzystujemy. Accelary wykorzystujemy jako infrastrukturę do bliżowania z, z praktycznie wszystkimi chainami. Nasz token będzie uruchomiony w tym momencie głównie na Binance Smart Chain i tam będzie dystrybucja z launchpadów i też damy możliwość bezpośrednio na Binance Smart Chain tradowania tokenem, jeżeli ktoś będzie chciał lub przejścia na Kosmos lub przejścia na CEXA, na, 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 na więc tak naprawdę tutaj jest wiele, wiele możliwości. Okej, okay, to co na pewno nas zastanawia i myślę, że to jest takie pytanie, które trzeba zadać, z racji tego, że jesteście polskim projektem, oczywiście mam tu na myśli, że team jest polski, bo tak naprawdę każdy projekt stara się budować międzynarodowo. Chciałem właśnie zapytać o te konferencje, też o to, co teraz robicie w Berlinie. Czy w Twojej prywatnej opinii udało się przez ten czas, bo to, że pracowaliście... Było widać. Byliście naprawdę, gdzie się dało się, pojawialiście na konferencjach nie tylko związanych też z krypto, ale byliście na konferencjach branżowych. Czy w Twojej prywatnej opinii y, udało się y, pokazać projekt międzynarodowo i czy rzeczywiście dzisiaj Sipori -E ma tą międzynarodową społeczność? Tak. Znaczy, powiem Ci, że, że my przede wszystkim y, na, na samym początku to skupialiśmy się w ogóle na społeczności y, kosmosowej. I tutaj, tak naprawdę, kor naszej społeczności to, to są kosmonauci. W pewnym momencie zaczęli, zrobiliśmy ekspozycję na rynek polski, zaczę, zaczęliśmy współpracować z Wami, z Andrzejem. Tak, Andrzej jest naszym takim OG na rynku polskim, z dziennej dawki dyskomfortu, z Kamilem, z Majkiem i z wieloma innymi osobami. Nie chciałbym tutaj nikogo pominąć. I też po prostu poprzez nasze kontakty zdobyliśmy fajną ekspozycję na rynku azjatyckim, tureckim. To jeżeli chodzi o taką jakby społeczność, jeżeli chodzi o, o projekty, to tutaj między innymi dlaczego znaleźliśmy się wczoraj na evencie Telecom and Friends organizowany przez Deutsche Telekom Habraun to jest takie, taki akcelerator projektów, startupów z różnych obszarów AI, IoT i tak dalej. I oni po prostu zorganizowali event dla różnych projektów, które z nimi współpracują, między, między innymi my. I tam na przykład spotkaliśmy się wczoraj z Antkiem i ekipą z Alew Zero. Fetch AI, tutaj Fetch AI był... był Polka dot była, był, był NIR, był. Kto tam jeszcze był? Jeszcze było parę, parę fajnych metapool, więc było naprawdę parę fajnych projektów. I, i na przykład od, odnośnie ekspozycji i to, co my tak naprawdę robimy, to wczoraj Maria z Fetch.ai prezentowała use case, które, które można w tym momencie zrealizować na Fetch. I nasz use case, czyli IV Advisor e, no był pokazany jako jeden z takich głównych highlightów, które e, oni widzą, że, że my tak naprawdę wykorzystaliśmy ten, ten potencjał tego, ich technologii, to co oni dają. I to, to jest tak jakby pierwsza wersja. My w ogóle chcemy pójść dalej. Teraz rozmawiamy też z projektami Web3, które dają na przykład informacje o pogodzie i będziemy ten ten use case rozwijać, i, i to jest też taka fajna rzecz. Która z, z naszej perspektywy pozwala pokazać, że to Web3 to, 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 nie, to nie jest tylko krypto, to można tak naprawdę zaoferować rozwiązania dla, yy, dla ludzi spoza krypto, które i oni do, nie do końca muszą wiedzieć, że, że pod spodem jest technologia blockchainowa. I no, taki EV Advisor, czy EV Charging są rozwiązania, które, które po prostu mają za zadanie Dostarczyć wartość użytkownikom, żeby oni po prostu chcieli skorzystać z usługi a nie e, spekulować na wartości tokenu. tokenu. Mhm, tak jest. Wydaje mi się też, że tak naprawdę m, to, co teraz się dzieje, bo m, mieliśmy spore spadki w ogóle na altcoinach, oczywiście przy, przy, korekcie, oh. e, przy, przy, przy korekcie bitcoina. I widać, że projekty, co ciekawe. Obrywają całymi grupami. Znaczy, najmocniej dostał oczywiście Web3 Gaming, platformy, platformy gamingowe. I tak naprawdę, jeżeli obrywa cały segment, to, to mało kto też się broni, broni z, z tego segmentu. Natomiast powiem Ci, że jeżeli chodzi o Depin o RWA wczoraj też byłem na takim spotkaniu jednego z dużych projektów na Solanie, w ogóle też myślę, że możecie razem coś fajnego porobić, to jest to projekt Aproc, który dostarcza możliwość dzielenia się właśnie internetem, wyszli też z gotowym, z gotowym produktem i tam jak byłem na tym Zoomie i słuchałem, tam też był CEO Metaora to jest taki, taki duży projekt na Solanie, to oni są tak nagrzani, tak są nagrzani właśnie depinem RWA, że uważają, że właśnie że to będzie mogło się Oddzielić. Ja oczywiście jestem daleki od takiego stwierdzenia, bo, bo gdzieś tam przeżyłem już pary cykli. Wiem, że Bessa nie bierze jeńców, ale oni patrzą na krypto na w ten sposób, że jeżeli będziemy w rynku byka i nawet będą spadki, to rzeczywiście te dobre projekty RWA-depinowe, które budują tę wartość, to co powiedziałeś, poza krypto, będą, będą w stanie gdzieś tam się wyłamać, tak to, 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 to nazwijmy, nie? Czyli, słuchaj, ja powiem tak, ja miałem prezentację u Joli na Cosmosphere, mm, nie, Kryptosphere, Kryptosphere. przepraszam, za <ślażę> dużo tych poprosiłem. Krypto-Cosmosphere, tak jest. Tak, dokładnie. I specjalnie wybrałem taki, taki temat, jak Amazon tak naprawdę powstał na kraszu na, 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 na bańki dotkomowej. Zobacz, znaczy, oczywiście to było przed tym, jak my byliśmy świadomi rynku. No ja już wtedy miałem już parę lat, ale kompletnie ale nic nie wiedziałem o rynkach, ale generalnie w tamtym czasie y, wszystkie projekty, firmy, firmy tak naprawdę chciały zrobić cokolwiek dotkomi, żeby po tak. prostu tam dokleić dotką. Żeby com, się wpisać po prostu. Tak, żeby się wpisać tę narrację. A Amazon po prostu robił swoje. Oni się skupili na, y, na KPI-ach które z punktu widzenia firmy, która ma, ma zarabiać pieniądze, są ważne, czyli user acquisition, czyli yy, 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 koszt, kosz, akwi, yy, znaczy koszt utrzymania klienta i tak dalej, i tak dalej, i revenue ze sprzedaży. I wracając do, do tego, co powiedziałeś, Depin daje właśnie możliwość ekspozycji na znaczy takie mainstreamowe use cases. Y, które do tej pory nie były y, możliwe. Dla mnie bardzo dobrym przykładem jest y, Solana Mobile, który po, y, pokazywałem też na, na tej prezentacji, i tam jest jeden bardzo istotny KPI, liczba su, su, subskryberów, które tam są widoczne jako NFTki. Jeżeli masz subskrybera, który co miesiąc płaci ci 20 baksów za usługę, i ta baza rośnie, to nieważne nie ile ten token kosztuje, oczywiście to tak jakby tokenomia pod tym wszystkim jest ważna, tak, tak. No to, to, za, to, to widać, że to zaczyna działać. Jeżeli oni zrobią to dobrze i to będzie operator, który z perspektywy w szczególności młodej generacji będzie dawał im wartość, a, a ten telefon, który ja przypuszczam, że Ty też kupiłeś ty i czekasz na niego. Czekam, czekam, ale już się zwrócił. Bo airdropy dostaniesz, a to oprócz airdropów on będzie rzeczywiście działał, bo to są dwie rzeczy. Na dzień dzisiejszy wszyscy liczą na airdropy, ale na koniec dnia dostaniesz ten telefon do ręki i pytanie, czy z niego będziesz korzystał. Jeżeli to będzie urządzenie, które stwierdzi, że jest po prostu mega dobre i chcesz z niego korzystać, no to to jest właśnie to. I my tak samo podchodzimy. No, y Infrastruktura wi. Znaczy, w ogóle rynek i się rozbija, rozwija okrutnie. Po prostu to, to, to jest nieuniknione. Nie ma tej infrastruktury do ładowania. I my po prostu chcemy w tym momencie dać alternatywę, takie, takie rozwiązanie, które, z którego ludzie będą chcieli korzystać. Mhm. E, oczywiście, rynek pokaże nam, gdzie jest nasze miejsce. Po prostu my, my zrobiliśmy bardzo dużo. Włożyliśmy bardzo dużo energii w badanie rynku, do, dostosowanie projektu, ale oczywiście na, na koniec dnia to rynek pokaże, gdzie jest nasze miejsce, ale wierzymy, że wdrażamy dobry produkt. Jak myślę, tak naprawdę też o cykliczności i to. myślę o RWA, myślę o Depinie, to widzę tu jeden problem, bo to, że rynek jest cykliczny, to jest dobre tak naprawdę dla małych projektów, które też nic nie robią, bo w się rośnie wszystko. I teraz biorąc pod uwagę tamten cykl, zastanawiając się jak to wszystko się rozegrało, patrząc jak silne były wtedy te metawersy, kiedy też CEO Facebooka Memety mówił o tym, że to będzie duże, ale że to dopiero za kolejne być może 10 lat i zastanawiam się, czy takim dobrym projektom jak Wasz, który ma korzystać właśnie Wprowadzać tak naprawdę ludzi do świata krypto tymi tylnymi drzwiami, który ma dawać rozwiązania. Czy nam starczy czasu? Wiesz, o co mi chodzi, bo rynek jest cykliczny, to się może zaraz skończyć, i być może tak naprawdę ten trend, o którym mówimy, Depin, RWA, z dużą ilością ludzi spoza krypto, być może nie starczyć nam czasu. Być może dopiero kolejna Hossa będzie odpowiedział na to, że możemy do krypto wprowadzać właśnie przez te dwa trendy, tak dużo ludzi. Nie wiem, czy myślałeś o tym w ten sposób, ale ja właśnie mam takie wrażenie, że jeżeli my mówimy o cykliczności, być może Hossa do końca roku, być może pół następnego, to py pytanie, czy dobrym projektom, które potrzebują tych ludzi spoza krypto, żeby rozszerzać swoje produkty, czy, czy starczy czasu, czy być może nie dopiero kolejny cykl? Tak, Takie gdzieś miałem przemyślenia. To jest bardzo dobre pytanie. Znaczy to jest w tym momencie, my, my, my dzielimy nasze aktywności na aktywności krótkoterminowe i długoterminowe. W tym momencie skupiamy się też w dużej mierze na aktywności krótkoterminowych i Nastawienie na, na użytkowników z Web3. Czyli te, te rozwiązania, czyli chociażby jest, ten reward z. Jest, 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 um, Depin, Reward, to, to, jest, to jest też nastawienie na, na, na użytkowników Web3. I to są funkcjonalności, które pozwolą nam na bardzo szybki bootstrapping naszej sieci, czyli tak jakby zwiększenie liczby użytkowników i aktywności i to jest rzeczywiście temat, który jest z naszego punktu widzenia bardzo ważny, żeby wykorzystać momentum i potencjał chosy do zdobycia jak najwięcej ilości użytkowników i tak i przez analogię podam z kolei projekt Helium, który podczas poprzedniej HOSY no, zawojował rynek i tam, tak naprawdę, z, z bardzo małego projektu stał się, stał się to ogromny projekt, i mam, mieliśmy setki tysięcy yy, yy, użytkowników, którzy u, udostępniali yy, pasmo dla, dla IoT urządzeń. Yy, I to, i Web3 pozwala na, ta, na, tak, na takie skalowanie. To, to jest właśnie to, to jest siła po prostu te, tego rynku, że jeżeli to dobrze rozegrasz, to tak naprawdę e, ludzie wchodzą i się nie zastanawiają i, i tutaj my, my chcemy skorzystać z tego potencjału Chosy. No bo właśnie to jest taki ten kierunek, tak jak byliśmy ostatnio w MBX-ie z wieloma osobami z teamów rozmawiałem, że rzeczywiście wiadomo, że to co powiedziałeś, absolutnie, kto nie wykorzysta momentum, kto też, trzeba głośno to powiedzieć, nie zabezpieczy kapitału, bo wiele projektów tego nie zrobiło i nie przetrwało powiedzmy yy, kolejnych lat, to będzie yy, miał trudno. Natomiast w momencie, kiedy token jest wylistowany, w momencie, kiedy. Ludzie mają możliwość korzystania z tego tokenów. Tu absolutnie musi być, pójść właśnie, siły muszą pójść na to, żeby to, co powiedzieć, powiększać bazę użytkowników, żeby nowe osoby dowiedziały się o produkcie, o projekcie, tak. żeby cały czas to się rozwijało. No, wy macie trochę łatwiej, no bo jeżeli. Rynek też i elektryczności pójdzie w tym kierunku. No, to ja nie widzę możliwości, żeby, żeby, żeby gdzieś tam ci użytkownicy nie wchodzili. Jak ktoś wejdzie do krypto, to i do, na pewno dowie się o c 4 bo, bo jesteście jedyni tak naprawdę w tym, w tym segmencie. Natomiast, tak, tak jak mówię, zawsze zastanawia mnie to, czy nie skończy się to wszystko za szybko. Bo dobre projekty, trzeba przyznać, krótko mają trudniej o słaby projekt jesteś w stanie y, na tej bańce, z, y, na tych emocjach wypompować, mhm. a dobry projekt, który broni się, broni się produktem, musi pracować, żeby po prostu wrócić, bo większość projektów nie wróci, a dobry projekt z, z dobry projekt z produktem, z bazą użytkowników, z przepracowanym pewnym okresie jest w stanie funkcjonować y, na rynku kryptowalut. Y, kilka cykli. Czy, czy mam nadzieję, wy myślicie, że to już będzie takie funkcjonowanie naprawdę długoterminowe, gdzie, y, gdzie jak spotkamy się za rok czy dwa, to powiemy sobie, y, wysto Greg, kiedyś było ileś ludzi z krypto, a teraz zbudowaliśmy user base oparty już, już nie ma krypto community, tylko poszliśmy bardzo szeroko? Tak, znaczy, wiesz, nasz projekt nie jest projektem na jedną hostce, zdecydowanie. My pracujemy nad nim bardzo długo. Widziałeś, ile czasu, ile energii poświęciliśmy na to, żeby podczas bear marketu bu budować. Teraz zamykamy pewien etap. Ja chciałbym z Tobą taką rozmowę przez, ten, przeprowadzić za 4 lata, jak będziemy trochę starsi, <śmiech> <śmiech> i powiedzieć, co nam się udało zrobić podczas, podczas poprzedniej Hossy i, 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 i BESY. Wczoraj mieliśmy bardzo fajną rozmowę z, z chłopakami z Alew Zero tutaj z, z Antonim. I, i i Alew na przykład podczas poprzedniej chosy zrobił bardzo dużo, dużo zamieszania na rynku, podczas budowali relacje, i teraz tak naprawdę wchodzą z, z nową ofertą, która, którą, która jest bardzo, bardzo ciekawa. I to jest, to jest cykl życia produktów i, i projektu. Więc ja nie patrzę z perspektywy, że musimy wszystko dostarczyć w tu i teraz, w tym momencie. My musimy po prostu zbudować user base, żeby, żeby chain był wykorzystywany, żeby zapraszać in, inne projekty, żeby dać im fajną ofertę. Na przykład rozmawiamy z ATX-em na temat współpracy w, w, w obrębie. Connectivity do, do urządzenia IoT, tak żeby po prostu nie robić tego wszystkiego samemu, tylko po prostu dzielić się, czy e, 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 wykorzystywać wspólnie potencjał, który istnieje w projektach infrastrukturalnych. Mhm. Dobra, myślę, że możemy płynąć do brzegu. Jak zawsze miała być króciutka aktualizacja, ale szybciutko ja. minęło pół godziny. Myślę, że dla naszej polskiej społeczności najważniejsze jest to, że o 20 lecimy za IDO na SpartaDex, więc zostańcie jeszcze chwilę. Zaraz pokażę Wam, jakie tutaj są rundy, o której zaczyna się runda gwarantowana. Dużo możliwości. Tak naprawdę pamiętajcie, że same NFTki można też wejść, i zaraz będę o tym mówił. 3 czerwca mamy TG. Mam nadzieję, że na dobrej giełdzie. Trzymam kciuki. Myślę, że po samym TG też spotkamy się, żeby to wszystko sobie, sobie podsumować. Jak zwykle serdecznie dziękuję, że możemy rozmawiać nie tylko o c 4 ale gdzieś tam szeroko pewne, pewne przemyślenia możemy sobie analizować, i myślę, że jakbyśmy poszli w tym kierunku budowania user base'u, to moglibyśmy tutaj siedzieć parę godzin. <laughs> tak. Natomiast natomiast wydaje mi się, że to jest ten czas, że trzeba teraz usiąść, zrobić instrukcję. Życzę udanych zbiórek. Myślę, że Sparte zamkniemy bardzo szybko. Finceptora nie znam pierwszy raz słyszę, że to jest Turcja w ogóle, więc cieszę się, że społeczność turecka jest też na pokładzie, bo widzę po, też po Chilizie między innymi, gdzie to jest największa, najbardziej taka żywa społeczność, że gdzieś tam warto mieć, mieć tych Turków. Engine Starter myślę, że też jest znanym tutaj lunchpadem, także trzymam kciuki i, i czekamy, czekamy na listing i miejmy nadzieję, że wszystko rozegra się dobrze i nie będzie żadnych problemów. Dzięki, dzięki serdecznie. Ja, ja jestem bardzo podekscytowany i tutaj nie ukrywam, że czekam z niecierpliwością na, 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 na to, co się wydarzy, na wsparcie. Na wsparcie, tak jak na, na innych lunchpadach, nie ma tej funkcji zasubskrybowania się. Tam nie widać tak naprawdę, ile osób jest zainteresowanych, ale na, na tych pozostałych jest naprawdę bardzo dobrze. Jest to mocno oversubscribed i tutaj widać, że, że ta społeczność czeka z niecierpliwością na możliwość się zakupi zakupienia. Yy, oczywiście to, to nie, nie mogę tutaj po prostu namawiać do tego, mogę tylko po prostu powiedzieć, że wy, wykonaliśmy wszystko, co mogliśmy wykonać i no, decyzja należy do Was i yy, 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 myślcie mądrze o swoich pieniądzach. <grym finde noise> Dziękujemy <grym ty three> bardzo. Yy, rozum, rozumiem, że już wracasz do Polski, tak, z Berlina się zbierasz i na listing będziesz tak, tak. na naszej rodzimej ziemi. Tak, tak, i za chwilę wsiadam do pociągu. Ja akurat jestem fanem tutaj, jeżeli chodzi o Berlin, to, to pociągiem Jada i to mo można sobie spokojnie popracować i jest to naj najlepsza, najlepsza opcja. Super. Lecimy teraz z instrukcją do IDO. Czekamy na, na listing. Dzięki Greg. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Dzięki. No cześć. Dobra, słuchajcie, lecimy z szybką instrukcją do IDO. Projektu Sephori na Sparta DEX. Oczywiście, ca cała akcja rozpocznie się dzisiaj w czwartek 23. o godzinie 20:00 czasu polskiego. No i oczywiście, standardowo mamy grafikę, która ułatwi nam sprawdzenie naszej alokacji. Tak jak wiecie, na Sparcie mamy różne tiery, w zależności od tego, ile mamy zastejkowanych tokenów Sparta. I oczywiście e, trzy największe tiery, a więc e, tier God, e, aristokrat i Hiro mają tą gwarantowaną alokację. E, God 900 dolarów, e, Arystokrat 420 i e, Hiro 230. Również e, te tiery mogą brać później e, udział w drugiej rundzie, a więc First Come First Serve. Kto pierwszy, ten lepszy. Jeżeli chodzi o niższe tiery, Spartan 10 tysięcy tokenów, Hoplite 6 tysięcy i Rekrut 3 tysiące tokenów, Sparta na stake, również macie tutaj odpowiednie alokacje. Dla Spartana jest to 540 dolarów, dla Hoplita 360 i dla Rekruta 180. I jest to runda first come, first serve. I jeżeli chodzi o NFT to jeżeli ktoś ma tutaj oczywiście NFT-ka no to tutaj mamy gwarantowaną alokację 180 dolarów, 360 dolarów na first come first serve, Spartan NFT 45 w gwarantowanej, 90 first come first serve i ten najsłabszy NFT Hoplit my często w kryptekipie śmiejemy się i pytamy czy jesteś hoplitem więc tu jest gwarantowana alokacja 25 dolarów wszystko macie pięknie rozpisane na wsparcie warto podkreślić, że również swoją alokację mają osoby, które działały na Zili, jest to alokacja na 100 dolarów, jeżeli chodzi o całą akcję, to dzisiaj jest tylko ta runda gwarantowana, runda first come first serve rozpocznie się jutro również o 20, pamiętajcie trzeba też mieć szybkie palce zazwyczaj te rundy kończą się bardzo szybko. Jeżeli chodzi o mnie, oczywiście będę brał udział na swoim tierze plus mam nft właśnie od Sparty, także zobaczymy jaką tutaj finalnie alokację uda się zdobyć. Życzę wszystkim powodzenia, a projektowi Chain for Energy życzę dobrego listingu.